jest tak, że tak się przedłużają rozprawy. Wcale nie. Chcecie posłuchać? I ja to mówię z przekąsem i celowo. Sąd w Bydgoszczy w ciągu 3 miesięcy wydał wyrok, właściwie nie wydał wyroku, oddalił, nie przesłuchując powoda, sprawę, która została podana do sądu. Chodziło o Jarosława Kaczyńskiego. Nie wiem, czy wiecie. Było to, tak, chodziło o pozew Krzysztofa i Doretta Brejzów, został oddalony, a proces utajniony. Senatora K.O. nawet nie przesłuchano, to kuriozum, specjalna procedura dla Kaczyńskiego, chyba na jego urodziny. Sąd w Bydgoszczy, okręgowy. Okręgowy. Senator Brejza, wiadomo o co chodziło, ponieważ Kaczyński sugerował, że Pegasus między innymi widocznie był po to potrzebny, że coś jest na rzeczy, jeżeli chodzi o Brejzę. Wiadomo, że w tym momencie zasugerował jakieś przekręty rodziny Brejzów i w tym momencie, na początku roku, złożył pozew do prokuratury. Brejzowie, państwo Brejzowie złożyli pozew do prokuratury. Okazało się, że nawet nie wezwano powoda, czego podobno w ogóle nie wolno robić. To znaczy nie ma takich przypadków. Powód, który daje, kieruje sprawy do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, musi być przesłuchany. A tutaj sprawę oddalono i w ogóle utajniono. Więc, widzicie, jak to jednak można szybko załatwić sprawy. Wiadomo, że cel jest jeden. Sądy będą nasze, to będzie właśnie tak to wyglądało. Bo jeżeli sprawa jest przeciwko komuś z PiS-u, to nie ma żadnej sprawy. Nie ma, oddalone, umorzone, wiadomo, po to jest pan, przepraszam, Ziobro, żeby nad wszystkim czuwać, bo to jest potrzebny Kaczyńskiemu. Zero idzie dosłownie. Dziękuję.